Cześć. Nagrałam kilka filmów dla Was. Jeszcze z ostatnich dni wakacji, z przygotowania do roku szkolnego, zrobienia tyty i z rozpoczęcia roku szkolnego. Nie udało nam się za dużo nagrać, zwłaszcza z rozpoczęcia. Łukasz miał pierwszą zmianę, ja byłam sama z dziećmi. Także wiadomo, że wtedy jest czas na wszystko inne, a nie na nagrywanie. Na końcu tego filmu tak szybciutko pokażę Wam, jak zrobić tytę. Gdyby ktoś z Was chciał zrobić swojemu dziecku taki róg obfitości na rozpoczęcie roku szkolnego, to na końcu filmu będzie taki szybki instruktaż, jak można takie coś zrobić samemu. Później tylko zasypuje się słodyczami, no i jest róg obfitości. No nic, zapraszam Was do oglądania. Godzina 15. Ciemno. 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 Światło włączone. Robimy szybciutko drugie danie. Wcześniej była zupka. A zasłonięte wszystko po to, bo na polu jest upał. Jest tak gorąco, że musimy sobie poradzić i zasłonić wszystko. No, proszę, chyba makaron gotuje. Także zaraz będziemy wrzucać. Przyszedł Jasiu. A u nas laurka wstała. Boga się lalurcik. Lalurka gotuje razem z mamą. Tu jest zupa. Tu jest makaron. Który chciał właśnie Wiki zjeść. Maczonka w pianosie tak była. Bo się tak mocno zagotowało. Pracują. Ale to wszystkie pucharki dajcie na środek, żeby Hania nakładała, a nie za chwilę będzie, wiesz, na podłodze. Robimy deser. Pyszności będą. Ale piękny deser dzieci zrobiły, zobaczcie. No, chciałabym powiedzieć, że wszystkie dzieci robiły, ale robiła głównie Milenka. Ty czuwałaś nad wszystkim z książką, z przepisami, żeby się nikt nie pomylił, dziewczyna. No, a ja też kroiłam, robiłam maliny. Tak, ja poproszę jeszcze malinek. Mogę też. Oczywiście, że tak. Tacie musimy tylko jeden schować do lodówki, żeby miał na później. Ten jest największy. To co, chowamy tacie? Ten największy? No, mu schowamy do lodówki. Dobra. Polewę sobie zrobiłeś, bardzo dobrze. No, stwierdzili, że jednak cukru brakuje. No więc idziemy po cukier. No bo jest strasznie. Maleńki właśnie. Dobra, no to posypiemy cukrem. Dobra. I teraz jest dobre, bo sobie pomieszałam. A, ty sobie pomieszałaś. Widzisz, też miałaś fajny sposób, żeby pomieszać. Julia, smakuje ci? Szypułka mi się trafiła. O jacie, ale niespodzianka malinkowa. Szypułka. Dobra, ja Wam coś pokażę. Szatrawka częściowo skoszona. Wczoraj z Hanią działałyśmy. Ale do której ja wczoraj to robię, mama? Do nie wiem której. Nie sprawdziłam. 19, ja było 18. Nie wiem, Haneczko. Tylko tak przez na przykład pół godziny. Mogę to posypać cukrem? O, ale mamy deser. I też. Dobra. Jemy. Jest sobota. Jest ranek. Jeszcze wakacje. I pogodę mamy taką, zobaczcie. Pada deszcz. Pa, Alusiu, gdzie idziesz teraz? Alusia? Pa, będziesz w domu. A co będziesz robić? No. Laura chce nam spaść z fotela, zobaczcie. Już ją biorę. Oj, Lalurko, chodź, chodź, słoneczko. Taka jesteś duża już. Zobaczcie, jaka pogoda. Nie wolno wchodzić tam. No. No i znowu poszła do niej. Znowu będzie się wspinać pewnie. Ja jestem tak niewyspana.
Nie mamy jeszcze łóżka w sypialni. Mamy takie po dzieciach. I to jest bardzo mało miejsca. Także szukam. Mieliśmy dzisiaj przywieźć łóżko, ale się sprzedało. No już jakoś nie zarezerwował. No cześć, słoneczku moje. Alusiu. Ja nie robię zdjęcia, tylko nagrywam. Czyli to się wszystko nagrywa, co ty tu pokazujesz teraz? No? No dobrze. Mamy śniadanko. Mila już zjadła. Larcia, gdzie jest Larcia? Larcia. Laurka? Ty też coś zjadłaś? Patrzcie, jaki bukiet piękny dostałam od dzieci. Piękny. Widzicie? Nalejemy herbatkę. Proszę. Mama, puszka, bo macie mieć jakieś frytury na tym pustę? Zajadamy. A teraz przebitka z Arizona. Z Arizony. Czym jest Arizona? Arizona to takie miejsce, strzelnica w Przychojcu. Super impreza dla dorosłych. Nie macie pomysłu, jaki prezent dać swojemu mężczyźnie czy tacie, zapraszam. Nie zapraszam, tylko zachęcam. A wrzucę wam teraz taki filmik z Dnia Ojca. Tak, z Dnia Ojca. Byliśmy na strzelnicy, strzelaliśmy, jak to wygląda. A dziś, to znaczy tego dnia, co nagrywałam filmik, byliśmy na imprezie, takim pikniku rodzinnym. Występowała tam Anitka, tańczyła, a później były dmuchańce, różne atrakcje dla dzieci, także świetnie się tam bawiliśmy. No to odsyłam was do takiego filmiku starszego, co można zrobić w Arizonie. Ty odległość sobie regulujesz, oka od lunety. I wtedy sam będziesz wiedział, w którym momencie ona jest cała i krystaliczna. Nie? No, a my dzisiaj nie nagrałyśmy, bo trzymałyśmy. Julcie oczywiście, Laurkę oczywiście. No, szybka kiełbaska i jedziemy za chwilę na pizzę. A zobaczcie, jesteśmy w Arizonie. Przychojec, strzelnica. Świetna impreza dzisiaj tutaj rodzinna. Dzisiaj jedziemy, żegnamy Arizonę. Nie, Alusia, jedziemy na pizzę. Dobra. Jest pięknie. Nie wiem, czy mi się uda nagrać, jak to wygląda z tyłu. Czekajcie, zrobimy taki mix, że spróbuję to obrócić. Dobra. Wszyscy jedziemy. Tak. Nie, Alusiu, ty też. Troszkę jest ciężko. Damy radę, jedziemy. Mamy do przejechania. Wydaje mi się, że 5 km, ale mogę się mylić. A? Wolałabym, żebyś tak nie robiła. No, ale nie robimy takich rzeczy, bo to jest niebezpieczne. No i się zaczęło. Mama trzyma jedną ręką kierownicę, to teraz reszta też będzie cudować. Dobra, do zobaczenia później. Pięknie tu mamy. Jedziemy na pizzę. Rosołek wstawiony do dzieła. Ubranie wyszykowane. Herbatka już jest, tosty się tutaj robił. 6:44. 1 września. Mamy dzisiaj
siostry. Julka ma dzisiaj pierwszy dzień w przedszkolu, a Anielka ma dzisiaj pierwszy dzień w szkole. Miała być łopatka. Zrobić, żeby nie porysować. No. Także powoli, powoli. Zaraz wszystkich będę budzić. Bo oni jeszcze śpią. W ogóle wakacyjny tryb się włączył i zamiast wstawać o 6, no to jeszcze śpią. Ale nic, mama w miarę ogarnięta. I zaraz to poprzekrałam. Dobra, idziemy ich budzić. A tutaj ubranka ma przedszkolacy, bo szkoła ma na wieszakach. Proszę bardzo, kiedy śpią. Jeden pstryczek i się budzimy. Mama rolety odsłoni. Proszę bardzo, proszę. No. Szkolnik mały. Lecimy do tostów. Jak tam tosty? Nie, no miodzie. Dobra, ale będziemy już łopatkę. Łopatka będzie lepsza. W ogóle ostatnim czasem nie mieliśmy za bardzo czasu nagrywać. Ja podziwiam wszystkich youtuberów, którzy mają scenariusze, gdzieś tam mają zaplanowane, jak tam to wszystko ma wyglądać. U nas w głowie wszystko gdzieś tam zaplanowane, tylko że nie da się po prostu. Nie, na przykład jak coś robię, to jeszcze nie mam takiego nawyku, żeby coś nagrać. Albo coś fajnego zrobiliśmy razem i też nie. Mama. Tuśka ma pierwszą klasę. I... Taram! Proszę. Proszę, Tuśku. To jest twoje. Dasz radę to trzymać? No. Na rozpoczęcie roku mamy rok obfitości. A kiedy ty to wszystko kupiłaś, mama? No, kupiłam. Zrobiłam. 1 września. Rozpoczynamy. Maluchy są w przedszkolu. Julia, Ala i Jaś. A starszacy idą do szkoły. Anitka w tym roku pierwsza klasa. I zrobiliśmy specjalnie tytę dla niej. Miała taką niespodziankę. Ruch obfitości pokażę wam. Zobacz, co tam jest. No, jest pełna słodyczy. Tylko dla Anitki. Tylko dla Anitki.
baba padła. Tak? Bez kawy. Wszystkie dzieci w przedszkolu i w szkole. Ile Urka przyjechała? Z mamą do domu? Co? Robimy sobie kawę? Do taty chcesz dzwonić? Tata jest w pracy. No co ty? Ej, mama, ja ci tu pokażę, jak się vloguje. No. Robimy sobie kawę, pranie się nam już pierze. I szykujemy rzeczy na obiad. Tak, Laurka? No właśnie, mniej więcej tak to było. A tak to jeszcze wam powiem, że obiecuję popracować nad dźwiękiem i nad światłem. Nie znamy się za bardzo na tym. Chcieliśmy po prostu nagrywać, co u nas słychać. Także wszelkie uwagi, że tak powiem, przyjmiemy bardzo chętnie. Wiem, że czasem dźwięk jest za głośno. No staram się nad tym pracować. Jeżeli chodzi o światło, to też już tak powoli widzę, o co chodzi. Ale też chciałam, żeby te filmiki były takie nasze, a nie żeby były jakoś tak ustawiane. Także jak tylko nam się udaje coś nagrywać, to nagrywamy i wrzucamy wam tutaj. Będzie nam bardzo miło, jak zostawicie łapkę w górę albo jakiś komentarz. I czy zasubskrybujecie nasz kanał. I mam nadzieję, do zobaczenia w najbliższym czasie. Pa!